Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Historia jest nauką życia. I każdy jubileusz jest takim słupem milowym, kiedy niejako zastanawiamy się, cieszymy się i snujemy plany na przyszłość. Dobrze się stało, że wybraliście sobie na patronkę świętą Jadwigę księżnę Śląską. Tak się złożyło, że już ponad 70 lat stróżami jej grobu w Trzebnicy koło Wrocławia są moi współbracia salwatoriani. Jest tam przepiękna bazylika i tam też znajduje się jej grobowiec. Zawsze na uroczystości świętej Jadwigi 16 października jest procesja z jej relikwiami dookoła bazyliki, a później przez środek miasta. Święta Jadwiga jest również, jak wiecie, patronką wyboru na ojca świętego Jana Pawła II, świętego dziś. Właśnie 16 października został wybrany papieżem. I dlatego chciałbym nawiązać, że ta patronka, która wsławiła się na Śląsku, jest takim przypomnieniem, że nie zatraciła obyczajów, które wówczas w Polsce były. Ona też, jej syn zginął w obronie ojczyzny i miała trudne życie. Tak już jest, że to, co więcej kosztuje człowieka, ma większą wartość przed Bogiem. I w tym miejscu chciałbym nawiązać już zacytowany święty Jan Paweł II, przemawiając w czasie pierwszej podróży do Polski na lotnisku w Nowym Targu, powiedział przepiękne słowa. Ja bym to nazwał jako orędzie papieskie albo apel, a w szczególności apel do Podhala. Niech więc zabrzmią te słowa pod koniec kazania na lotnisku w Nowym Targu, powiedział tak. Dzisiaj pragnę wszystkim góralom po całym świecie, a zwłaszcza w Ameryce, tam ich jest najwięcej, gdziekolwiek są, powiedzieć szczęść Boże. Niech nie zapominają ojczyzny, rodziny, kościoła, modlitwy, wszystkiego, co stąd wynieśli. Bo chociaż musieli emigrować z braku dóbr materialnych, to przecież wynieśli stąd wielkie bogactwo i dziedzictwo duchowe. Niech pilnują, aby stawszy się materialnie bogatymi, duchowo nie zubożeli. Aby stawszy się Amerykanami, nie przestali być góralami, ani oni, ani ich dzieci, ani wnuki. Na tych słowach zakończył swoje przemówienie. Czyż to nie jest testament, który wy za wielką wodą, a trzeba powiedzieć my obecnie, jak gdyby kontynuujemy to bogactwo kultury podhalańskiej. I często na paradzie 3 maja, to ja myślę, że w Zakopanem by tyle się strojów góralskich nie znalazło na pochodzie. Piękne to jest, ale to dzięki temu, że Podhalanie utrzymują te wszystkie zwyczaje, które tak pięknie papież wymienił. To jest żelazny fundament, na którym stoimy.
i inne narodowości podziwiają. Inne organizacje, polskie również, nie są aż tak liczne, jak ta reprezentacja Podhala w tym mieście, które jest stolicą, powiedzmy sobie, Środkowej Ameryki. Dlatego ten jubileusz przypomina nam o tych wielkich rzeczach, że jesteśmy realizatorami tej woli papieża. I dobrze, że młodzież angażujecie, zauważyłem to też w innych kołach, są grupy taneczne, śpiewacze, są orkiestry, sztandary, każde koło, widzę tu tyle pocztów sztandarowych, to też mówi swoje. I dlatego gratuluję Związkowi Podhala, a w szczególności dzisiejszemu kołu Waksmund, 20-lecia. 20 lat to jest młode, ale przecież prężne. I mamy nadzieję, że jak do 40 dojdą, to będą potężną siłą tutaj i wiele przekażą tym ludziom, którzy może już zapominają, jaki skarb z ojczyzny przywieźli do tego kraju i ubogacają ten kraj. Dlatego niech ten jubileusz będzie takim przypomnieniem, a zarazem umocnieniem waszej pracy, żeby się nie zniechęcać. Bo z historii naszego kraju, naszej ojczyzny musimy się uczyć. Zawsze patronowała nam, bo przecież przy chrzcie Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, to przecież był hymn pierwszy narodowy. Śpiewano też ją przed bitwą pod Grunwaldem. Śpiewano w zaborach, była zabroniona, ale dzięki temu, że w sercach przechowano religię i wiarę, przechowano kulturę i doczekała się Polska wolności tyle razy. Szkoda tylko, że w dzisiejszych czasach, zarówno w Europie, jak w tym kraju, nie za bardzo biorą naukę z historii. I dlatego wspomnę tylko taki fakt, że przecież Jan III Sobieski uratował Europę, nie tylko Polskę, przed nawałem tatarskim. Dziś wygląda na to, że tą Europę zajmą bezwystrzałą, przejdą granice i tego owoce już niestety widzimy. Widzimy też i w tym kraju, że prawa, które stanowi tak zwany kongres, nie są zgodne z przykazaniami Bożymi. Historia narodu wybranego uczy nas bardzo wyraźnie, ilekroć zapominano o Bogu, ilekroć Izraelczycy szli swoją drogą, otrzymywali, że tak się wyrażę, paty. Przyszło cierpienie, przyszły prześladowania, przyszło utracić wolność. Cóż innego dziś się dzieje na świecie? Zapomina się o Panu Bogu, a serce człowieka nie znosi próżni. I jak tam braknie miejsca na prawdziwego Boga, to tam dostanie się alba, często pod przymusem. Bo nie słyszy się, żeby oni się nawracali na chrześcijaństwo, ale odwrotnie zmuszają, wychodząc z założenia, że każdy rodzi się jako wyznawca Allaha i dlatego wszystkim na świecie trzeba nawrócić. Takie są rzeczywistości i my w tej rzeczywistości żyjemy. Cóż możemy zrobić? Chwytać za karabin? Nie. Ale za potężną broń, jaką jest Różaniec Święty. Jakim jest koronka do miłosierdzia Bożego.
I obecny papież Franciszek tak przecież do tego zachęca. Ten rok jest również jubileuszem. 1050 lat od chrztu naszej ojczyzny. Dlatego ta historia długa ma też wielką naukę. Weźmy ją sobie do serca. Zachowajmy skarby przyniesione z ojczyzny, tu je pielęgnujmy. Tu też pokazujmy tym, którzy nie za bardzo wierzą w Boga, aby oni, widząc nasze uczynki, poszli za dobrym przykładem. Pięknie się kończy dzisiejsza Ewangelia. Po tym cudownym połowie ryb, apostołowie na czele z Szymonem, jego współpracownicy, rzucili wszystko i poszli za Chrystusem. Niech dzisiejsza uroczystość jubileuszowa nie tylko dla Waksmundu, ale dla całego Związku Podhalan i dla całej Polonii będzie przykładem, aby ten wielki skarb, który przynieśliśmy z sobą z kraju praojców, zawsze był kultywowany ten skarb i pielęgnowany, abyśmy, czerpiąc siłę z naszej wiary, doprowadzili wszystkich, nie tylko sami siebie, do portu zbawienia. Niech więc ten apel i zachęta Ojca Świętego będzie dla wszystkich jak gdyby realizowaniem testamentu świętego Jana Pawła II.